Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii kultystami. Tak więc dzisiaj dalej bawimy się z orkami. Wczoraj w ostatnim odcinku mieliśmy trochę bałaganu, bo de facto przeszkadzały nam oddziały sojusznicze i się bitwy ciągnęły w nieskończoność. No a tutaj sam na sam się z tym draństwem zmierzymy i zobaczymy, jak to pójdzie. Jest ich dużo, tu nie można ich lekceważyć. Czy będą uciekać? Nie, już myślałem. Zapraszamy. Grunt, żeby nie było jakichś szamanów. Nie słyszałem nadzorcę. Tutaj kolega zrobi porządek. Początek bardzo dobry dla nas. Chyba nie będę się za bardzo wyrywał do przodu. Ta broń jest naprawdę niezła, mimo że lekka, szpada. No to chyba taki miecz bardziej niż szpada. No, kolega za długo już nie pożyje. Tu mnie chyba korci, żeby zaatakować po prostu. Spróbujmy przez dwóch, niestety pudło. No, gobliny są sprytne.
Dobrze, że zbroje trzymają i nie łapiemy chorób, w sensie tych toksyn z zatrutej broni. Tak otoczony, że zaciukamy go pewno. Od tyłu ich czy tu może poczekam i zobaczę, co on zrobi. Dość. O, w sumie dobrze, żeśmy się nie ruszyli. No, tam z tyłu trochę jeszcze jest. Jest szaman. I to, czego nie chciałem. Mimo że na podwyższeniu to natrafili. Panikuję niestety, nie, ale teraz przyładuj, no i chyba w niego tu najbardziej opłacalne. Ja się trochę cofnę, bo nie chcę, żeby nas tu przyblokował już. To powinno być po zawodach. Siedź na tym wzgórzu, bo dlaczego nie zrobisz? Niestety nam ruchu zabraknie. Tu spróbujemy. I ślicznie weszło. Wow. Naprawdę? Thank you.
taka ładna zbroja, jak się daje penetrować. Dajmy im trochę sił. Chyba trzeba zająć tymi strzelcami. Tego się nie spodziewałem. Ignoruję, że jesteśmy blokowani. Elegancko. Tam nie ma jak dojść, czyli tego przyblokujmy. No to tutaj struty po prostu. Powtórzmy. Chodzi co, jak... Może tego bym... O, super. Przyblokować dobrze. Już jest wygrane. Czy było pewne? No. Co by nie mówić, to jest super potężna armia nasza. Cwaniak się wycwaniaczył. Tutaj to po prostu spróbujmy go sprzątnąć. Wojdzie przez tą truciznę. Chyba tak. O, kolega już pożegna się z tym światem. Bo te dwa obrotowe ataki wykonaliśmy, dlatego tacy zmęczeni. Już kończymy prawie. Już nie ma w co strzelać. Kurde, no. To może być już po nim. A, jeszcze przeżył, a to już ostatki jego. Nie
Niezłe łupy. No i super. Myślę, że było warto, patrząc ile zarobiliśmy na tej misji. W sumie od razu chyba tu sprzedam to, co zdobyliśmy. To mogą być kiepskie ceny z powodu oblężenia. Nie. Nie wiem, czemu to pokazuje jako oblężone. Myślę, że to nie wykonania zadania jeszcze. Nie, w sensie nie oddania zadania. Już nie będę tych rzeczy zbierał. Mam ich tak dużo. No, tu ze sprzedaży drugie tyle kasy, co z misji. Dobra. Potrzebowalibyśmy też niewolnika, a na razie sobie, powiedzmy, pójdźmy tam. Czy możemy mieć kogokolwiek, tak naprawdę? Może wezmę dowolnego typa i tyle. Niewolnicy o tyle dobrzy, że nie odchodzą, czyli jak się jednego złoży w ofierze, to pozostali tak zostają, więc jest to wygodniejsze niż typki, które by odeszły, no ale w razie W. Strasznie proste zadania. Gdzie jest ta karawana? Bo na południe bym się przejechał. Tak. Zerowe pieniądze, no, ale po prostu i tak mam jechać na południe, więc możemy to zrobić, dostając wyżywienie po drodze. Oż ty dziadu. No, bo tego żarcia jest za dużo parszywego. Gruby łucznik. Damy sobie radę, więcej życia to tam nie jest problem, że nasz łucznik trochę sobie przytył. Na szczęście goblini i rajdersi nas odpuścili, wszystko nas tutaj odpuszcza. Ja się nie dziwię. Na pewno załatwię tych green skinów. O! Dosyć mieszany skład. Naprawdę. Dobra, no na zasadzie. Co? Ja tego nie wziąłem? Nie wziąłem. Możemy sobie bandytów załatwić. Po prostu bardziej liczę na to, że będą ciekawe łupy, niż na te pieniądze za misję. Ale tak, na razie załatwimy ich. Znów gobliński bohater, czy jak go tam nazwać. O, strzelał w innego trafił. Nie się czaić? Może i tak. Tu największy problem to zużywanie zasobów na naprawianie wszystkiego. Groźnego nie ma.
Czyli są ci wojownicy, ale nie tyle, żebym się tym jakoś przejmował. No, tu się trochę znaleźliśmy mocno przyciśnięci. Ma bestia inicjatywę. Ale go nie lubią. Ciekawe czemu. Najmocniejszy zawodnik. Trzeba by do tyłu zacząć strzelać tych kuszników. Próbują się tam wpychać, no ale wiele im to nie daje. I przez dwóch nie wyszło trochę. No, pancerz i obrona trzyma. Się już skup trochę na wzmocnieniu ich sił. No. Prawie. Chyba spanikował w ogóle. Tak. Chcesz nam przeszkadzać? Można i tak. Zaraz się za ciebie weźmiemy. Dalej jego.
Ma koniecznie już się tu pchać. Nawet ja sobie pozwolę wejść na to podwyższenie. Sorki. Dobra. Waleczne bestie. A tu wolę coś mocniejszego dziabnąć, czy innego. Masakra. Chyba spróbuję w ten sposób. Już prawie bye bye. Ostatnia tura. Będą panikować i ginąć. Jest masa. Na początku bym się cieszył, teraz też. Nie robi na mnie wrażenia ani negatywnego, ani pozytywnego. Ten ciągle się nie może doleczyć. Tu chyba sobie przenocujemy. Bandytami zajmiemy się rano. A gobliny to nie. O! Okazało się, że rzeczywiście byli w klasie tych pieniędzy, które płacili za nich. Aż strata czasu. No dobra, to troszkę podnosi atrakcyjność zabawy. No, w początkowym etapie rozgrywki, gdybyśmy dostali taką armię, zobaczyłbym, o jak fajnie, a nagle taki typ by pół ekipy nam rozwalił.
No, idziemy do przodu. Trochę morale zabolało. Ja chyba spróbuję tych strzelających wręcz usuwać z drugiego szeregu. Tu powinniśmy go złożyć. Prawie. Nacieramy. Zmierzymy się. Najmocniejszy typ. Najmocniejszy czy spanikował? Była egzekucja naprawdę. Bye bye. Wiem, teraz się powinien złożyć.
i zbliżutka kończymy. Bardzo ładnie. No, troszkę nas poobijali, nie powiem, ale... O, czas, żebyś wrócił do szkolenia się. Nawet dobrych cen nie ma, nie tu. Czy to sprzedam, żeby ich nie tuczyło bardziej? Te przedmioty to tak. To jeszcze jedno mięso było orkowe, czy jakieś tam inne. Nieładne, dzikie mięso. Mamy tą armory sprawdzić. Dobra cena. Co tu jest? Nie pamiętam, co tu było, bo tam zostawiliśmy. W tym teraz trochę pełni jesteśmy. A, nie tak bardzo. Kolejna lokacja. Już nie wiemy, co tam jest. No ale to nas się powinni bać, a nie my ich. Znów dziadostwo trochę. Więcej, ale to tylko znaczy, że będzie więcej łupów. Padł. Znów rycerz, to jest jakaś moda na rycerzy tutaj. W takich zaginionych obozach. Mógłby chociaż być z unikatową mieczem na przykład rycerz, to by było coś. Tak, to taki średnio przydatny dla nas.
do tyłu. Czasami się udaje. No, podłądy inicjatywy to przewagę mają, ale tylko tyle. Dostać, czyli tu musimy pomóc. O, ten się aż prosi z tą gołą głową. Naprawdę, dalej nie ma takiego pecha nasz kolega. Do tyłu. Rycerzu, gdzie ty idziesz? Tak tutaj na własne zatracenie. Przywitaj się z dużym chłopcem. Tego rycerza można postrzelić. Chcemy, żebyś zwiał. Jeden zwie, no ale trudno, chociaż niekoniecznie.
sumie tego przyblokuję, tego skasuję. Prawie, no może przesadzam, że prawie, ale dostał. Pięknie. Dobra. Tak, tam nie dojdziemy. O, ale on go dogoni, dobrze. Przykro mi, panie rycerz. Pięknie. Nawet coś zdobyliśmy. Tylko nie ma miejsca. Te strzały pojedyncze to są zawsze minimalnie warte. Się zbadziewie, ale tu w sumie to może być więcej warte. Dobra, niewielkie różnice w tych cenach. Okej, czyli lecimy w dół. Tego nie będziemy już ruszać, bo po prostu byśmy i tak się nie załadowali już sprzętem dodatkowym. Wiecie co? Dzisiaj będzie troszkę krótszy może odcinek. Właśnie w ogóle nie wiem, czy nie powinienem trochę się przerzucić na takie odcinki bardziej 40-minutowe. Czy w stosunku do długości mojej pracy nie byłoby więcej wyświetleń. No a dobra, póki co pozdrawiam i do zobaczenia.